Chodź, słuchajcie, taka historyjka ku przestrodze. Wczoraj były walentynki, no i tak postanowiłem w ciągu dnia na wieczór się przygotować i postanowiłem, że ostrzygę się tam na dole. No ale jak już zacząłem, to się okazało, że tak nie do końca jestem w stanie wszystko zobaczyć, więc wykombinowałem. Wziąłem telefon, włączyłem przednią kamerę, mówię, na ekranie będę wszystko widział. I słuchajcie, działało. Byłem z siebie dumny. Do momentu, jak zaczęły się sypać uśmiechnięte buźki na Facebooku. Oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary. Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości. Polska umacnia swoją pozycję na Bałtyku. Powstaną nowe wyspy u wybrzeży Polski, co ma związek z przekopem Mierzei Wiślanej i pogłębieniem toru wodnego do Świnoujścia dzięki polskiej wersji państwa dobrobytu. Dobrobytu zbudowanego na wartościach. Konrad Wąż. To już się dzieje na naszych oczach. 6 wielkich miast, 4 pełnomorskie porty, 2 lotniska międzynarodowe i to wszystko połączone koleją magnetyczną. Na Bałtyku powstaje nie tyle co wyspa, ale całe nowe województwo, województwo bałtyckie ze stolicą w nowoprojektowanym mieście o symbolicznej nazwie Kaczogród. I już nie do Władysławowa czy Pobierowa, ale do Sasinopolis, które będzie najbardziej ekskluzywnym kurortem wypoczynkowym na świecie. Pozostałe miasta, Terlicki, Szydełkowo, Błaszczakowo, a także Las Macierewiczas będą pełnić funkcje sakralno-przemysłowe. Cała wyspa będzie jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, albowiem przewidziano na niej bazę amerykańskiej marynarki wojennej i lotnictwa. Kiedy ta inwestycja zostanie ukończona? Za 30 lat, ale może i szybciej, a to dzięki wolontariuszom. Sam możesz nim zostać, wystarczy, że masz łopatę, kalosze bądź przyczepkę do wożenia piasku, a także chęci. Nie trać czasu i zgłoś się już dziś, rejestrując się w dowolnej placówce Poczty Polskiej, która jest jednym z inwestorów tego projektu. Dla wolontariuszy przewidziano medale okolicznościowe, a także loterie z nagrodami.